Miło powitać w ratuszu na spotkaniu przedświątecznym. Witam drogich emerytek, emerytki, emeryta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Witam, miło Państwa gościć. Zaproszenie skierowaliśmy do wszystkich 23 emerytów, rencistów, emerytów Urzędu Miasta i Gminy, ale z różnych powodów niektóre osoby nie przybyły. Miło nas, mi, zastępcy, skarbnikowi, gościć Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Za chwilę Wigilia, Nowy Rok, będziemy wszyscy o rok bardziej doświadczeni. Będziemy rozwiązywać kolejne problemy, czy rodzinne, czy też nam tu siedzącym jeszcze zawodowe, ale pewnie już, przynajmniej mnie już bliżej do Państwa niż niż jeszcze pracy zawodowej, aczkolwiek jeszcze trochę tych lat pracy zostało. Jak będzie ich dużo, to Bóg raczy wiedzieć. Ale korzystając z dzisiejszego spotkania, że mogliśmy się z Państwem spotkać, chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co w tym roku się zdarzyło w Urzędzie Miasta, jakie mamy plany na rok następny. To jest ich trochę, one są związane z inwestycjami, z poprawą bazy kulturalnej miasta i gminy Kępno. Już w styczniu zapraszam do kina na pierwsze seanse, które będą mi wyświetlane naprawdę. Ci z Państwa, którzy nie korzystali, którzy korzystali kiedyś z kina, to jak wejdą do niego, do nowego, to nie poznają tego obiektu. To jest zrobione na miarę XXI wieku, żebyśmy wszyscy mogli z niego skorzystać i być zadowoleni z miejsca, w którym będziemy spędzać czas, czy z naszymi wnukami, dziewczętami, czy z naszymi towarzyszami, czy z naszymi członkami naszych rodzin. Chcemy rozpocząć również w przyszłym roku budowę drugiej pływalni w Kępnie. I zapraszam Państwa również w przyszłości do jej korzystania, bo jak obserwuję w godzinach rannych, wczesnorannych, o Szczeszowie przynajmniej, to przyjeżdżają na basen osoby w Państwa wieku i mają zajęcia z opiekunami na kiedy pływali. Jak rozmawiałem całkiem niedawno z tymi osobami, to się dużo lepiej czują, poprawa jest zdrowia, tam żeby być. Czy by Pan powiedział, czym się różniła praca w urzędzie w tych pańskich czasach, a tym, jak jest dzisiaj? Znaczy, ze mną jest taki dosyć dziwny przypadek, ponieważ ja jestem pierwszy raz na spotkaniu, bo na emeryturę poszedłem 17 stycznia w tym roku. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że tak z perspektywy już emeryta naprawdę dopiero teraz doceniam pracę tych, którzy zostali. Że praca w samorządzie to jest naprawdę ciężka. Nie tylko dlatego, że kontaktujemy się z petentami, ale przecież ogrom przepisów, które trzeba opanować, interpretować dobrze. No i wykazywać się takimi cechami, które pomagają nie tylko w życiu urzędowym, ale i też codziennym. Cierpliwością, łagodnością i pokorą też. Tęskni Pan za urzędem? Czy to jeszcze za wcześnie? Nie, to znaczy mam tyle zajęć pozazawodowych, teraz mogę się rozwijać w tych moich hobby, które tam mam, czyli generalnie muzyka, jazda na rowerze. I także nie ma takiego momentu, gdzie siedzę i zastanawiam się, co by teraz zrobić, bo się nudzę. Wręcz mogę powiedzieć, że mam jakby mniej czasu na jakieś takie, po prostu jestem chyba słabo jeszcze zorganizowany, muszę się wdrożyć. To emerystwo. Ale no, tak jak mówię, no, oby tylko zdrowie dopisało. No i cieszę się, że jest tak, a nie inaczej. Jakkolwiek spotykając kolegów emerytów, zastanawiamy się, jak długo jeszcze starczy na nasze emerytury. To jest problem. Dziękuję bardzo. Chwilkę by Pan zrobił ręce na przemitkę.